Rysunek przedstawia dwa zwierciadła tworzące ze sobą kąt alfa. Na jedno z nich pod kątem beta pada promień, który odbija się od niego pod tym samym kątem i pod kątem gamma pada na drugie zwierciadło, odbijając się od niego również pod kątem gamma. Mamy powiedzieć, o jaki kąt odchyli się promień. To jest promień wchodzący, to jest promień po wyjściu, promień odchylony. Kąt, który mamy znaleźć, to kąt phi. Zwróć uwagę na to, że kąt phi jest kątem zewnętrznym w trójkącie ABC. Z geometrii wiadomo, że taki kąt jest równy sumie wewnętrznych w trójkącie do niego nieprzyległych. Zapisujemy to, że dla trójkąta ABC mamy phi równa się 2 beta plus 2 gamma. Ponadto popatrz na kąt przy punkcie D. Boki tego kąta są prostopadłe do zwierciadeł. A z geometrii wiemy, że jeśli mamy dwa kąty, których boki są parami prostopadłe do siebie, to takie kąty są sobie równe, czyli ten kąt przy punkcie D jest równy alfa. Zwróćmy uwagę, że alfa w tym miejscu przy punkcie D jest kątem zewnętrznym w trójkącie ABD. Zatem jest równy znowu sumie wewnętrznych do niego nieprzyległych, czyli beta plus gamma, co zapisujemy. W pierwszym równaniu dwójkę wyciągamy przed nawias, stawiamy drugie do pierwszego i znajdujemy, że kąt odchylenia jest równy 60 stopni.